Aby wykonać zabieg zapłodnienia pozaostrojowego w naszej klinice, musimy pobrać gamety od obojga partnerów. W czasie punkcji nakłuwamy pęcherzyki grafa, pobieramy płyny pęcherzykowe, które trafiają później do laboratorium. Tutaj embriolodzy z tych płynów wyszukują komórki jajowe. Do tego celu mamy specjalny mikroskop stereoskopowy i specjalny blat podgrzewany, żeby zachować stałą temperaturę 37 stopni. I później te komórki jajowe trafiają do inkubatora. W tym samym czasie mężczyźni oddają nasienie. To nasienie w specjalnych pojemniczkach trafia później do laboratorium. I tutaj obrabiamy to nasienie w specjalny sposób i po obróbce też trafia do inkubatora i oczekuje na moment zapłodnienia. Po punkcji przez 3 godziny komórki jajowe jeszcze dojrzewają w inkubatorach. Po tym czasie są wyizolowywane z komórek ziarnistych i trafiają na mikroskop z mikromanipulatorem, gdzie dochodzi do zapłodnienia. Do tego celu wykorzystujemy specjalne igły. Jedna igła to jest taka igła holdingowa, która przytrzymuje komórkę jajową, a druga to jest taka igła iniekcyjna, którą strzykujemy plemnik do cytoplazmy komórki jajowej. Ta igła jest bardzo cienka, ma kilka mikronów, jest praktycznie niewidoczna gołym okiem. Jest znacznie cieńsza niż ludzki włos. Taki zabieg włożenia plemnika do komórki jajowej nazywa się mikroiniekcją. Zapłodnione komórki przenosimy do inkubatorów. Mogą być to zwykłe inkubatory, albo też może być taki inkubator, który się nazywa embrioskop. Jest to taki najnowocześniejszy sprzęt, gdzie zarodki są monitorowane przez cały czas. Wykonuje się tam serię zdjęć, co 20 minut robione są zdjęcia i później układane są w film. Więc można prześledzić od samego początku każdy etap rozwoju zarodka. Embriolodzy na podstawie obserwacji zarodków, ich rozwoju, morfologii wybierają najlepsze zarodki. Oczywiście oprócz najlepszego, innowacyjnego sprzętu, kluczową rolę odgrywa doświadczone oko embriologów.